Czy są jeszcze jakieś pytania do porządku? Nie widzę potrzeby drugi raz zabierania głosu, bo to nie była mocem. W sprawie porządku obrad. Ale już był pan, pan przy mównicy. Pan radny Wereszczyński, proszę. Panie przewodniczący, szanowni zebrani. No jestem, gdzie jesteś? Odnośnie porządku zaproponowanego zgadzam się z radnym Andrzejem Kardaszem, że powinien być ten, który został zgłoszony przez pana Antoniego Czopa i na zasadzie uzupełniania dołożone te uchwały, które dzisiaj mają być rozpatrywane w porządku. Natomiast z tą sugestią, którą przedstawił przed chwilą pan Jakub Wróblewski, jest troszeczkę problem, dlatego że jest autopoprawka Komitetu Budowy Pomnika o zamiarze. To jest jedna rzecz. I druga rzecz. 1 kwietnia mija 60 dni od daty wniesienia projektu tej uchwały. Jeśli mamy serio traktować prawo, a takie były zapewnienia, no to w tym momencie, dzisiaj, powinniśmy tę uchwałę rozpatrzyć. Albo tak, albo przeciw. I odnośnie, żeby bolączka jak najszybciej minęła, chociaż nie chciałbym, żeby to była bolączka, ja bym proponował zamienić punkt C jako punkt A. Budowa pomnika upamiętniającego Armii Krajową, żeby była jako pierwsza uchwała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dostarczone zostało w naszych materiałach. Czy państwo... Poprawka komitetu nie o budowie, tylko o zamiarze. Zamiarze. Nie.